Cześć, witajcie. Na tym filmiku 5 pytań do mnie. Pierwsze pytanie, jak moje zdrowie? Praktycznie choroby nie czuję, po prostu ja żyję. Nie ma choroby u mnie, jedynie co mi zostało, to przyzwyczajenie, że biorę leki. I to wszystko. Drugie pytanie, czy chciałbym przychodzić przez to jeszcze raz? Oczywiście, że nie, absolutnie. Przez ten okres powrotu do zdrowia nie chciałbym przez to przychodzić. Absolutnie nie, bo to jest droga przez piekło. To ja po prostu nie wiem, czy drugi raz bym sobie to podobał. To jest takie ciężkie i że absolutnie drugi raz przez to nie chciałbym przychodzić wcale. Trzecie pytanie. Czy leki to podstawa? Oczywiście, że tak. Leki to jest podstawa, leki trzeba brać, z tym, że nie wolno się pozwolić zalekować. Zalekować absolutnie nie, bo wtedy to nic z tego nie będzie. Odpowiednia dawka leku, odpowiedni lek i będzie git. I to jest podstawa, tak. Leki to podstawa, a w dalszym stopniu to jest praca nad sobą i tak zwany rozwój, no bo inaczej bez tego będziecie tkwić cały czas w miejscu. Czwarte pytanie, które się o tym nie pojawia, ale ja jej zadam. Czy seks pomaga? Oczywiście, słuchajcie, że tak. Seks bardzo pomaga i uważam, że osoba chora powinna mieć partnera czy partnerkę, bo seks jest bardzo pomaga, bo uwalnia endorfinki tam w główce, się tam elegancko układa jak powinno, nie? Jest relaks. I po prostu bardzo pozytywnie wpływa na zdrowie psychiczne. Także nie tylko brać się za dziewczyny i chłopaków. Piąte pytanie. Co zrobić, żeby odzyskać zdrowie? Słuchajcie, żeby odzyskać zdrowie, trzeba pracować nad sobą. Trzeba żyć jak człowiek, jak zdrowy człowiek i pracować nad sobą, mieć ten rozwój osobisty. Podstawą są leki, dobrze dobrane leki, dobra dawka. Reszta zależy tylko od was. Pracujecie nad sobą, rozwijacie się do przodu. Ja wiem, że to jest ciężka droga. Osobiście drugi raz przez nią nie chciałem przechodzić. Ale da się, można. Ja na przykład żyję sobie pełnią życia i mam po prostu wszystko gdzieś. A choroba nie ma. Po prostu jej nie ma. Trzymajcie się, cześć.